No to zacznijmy od tej Legii Warszawa, no bo jeszcze żyjemy wszyscy tym meczem, dał nam półfinał, a ty przysłużyłeś się zwłaszcza przy pierwszej bramce. No tak, cieszymy się, bo nie był to łatwy mecz dla nas. Wiemy, jak ciężko na Legii się gra i ile przede wszystkim zdrowia trzeba zostawić, żeby tam wygrać. Także brawa dla całej drużyny, ale to był tylko jeden mecz tak naprawdę. Ważny mecz, ale tylko jeden mecz i musimy podejść do tego dalej z pokorą, ciężko pracować i robić swoje. Tytaniczna praca w obronie i taka zabójcza skuteczność to jest specyfika gry meczu pucharowego, czy specyfika gry właśnie z Legią? No, przed meczem też zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest tylko jeden mecz i ten jeden mecz decyduje tak naprawdę o awansie. Także no wiadomo, no też nie można z Legią grać otwartej do końca piłki na Łazienkowskiej, bo to jest drużyna, która ma bardzo dużo jakości i na pewno, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no, to zdrowie na boisku musieliśmy zostawić, żeby przejść do następnej rundy. Stal grała wczoraj zaległy mecz ligowy. To wyrównuje szanse, jeżeli chodzi o taki poziom zmęczenia wśród drużyny, jakbyś to ocenił? Ciężko mi powiedzieć na ten temat coś. Wydaje mi się, że to będzie na boisku wszystko widać, czy ten jeden dzień dłużej był dla nas na plus, czy nie. Mam nadzieję, że po prostu zagramy dobre spotkanie, tak jak ostatnio do tego przyzwyczailiśmy i wygramy. Jeśli chodzi o ten mecz właśnie ze Stalą, nie ma ryzyka, że po takiej wygranej z Legią w pucharze nie zlekceważyć rywala? Czy ryzyko? Nie. Wydaje mi się, że mamy na tyle doświadczony zespół i ta świadomość, że po prostu te mecze z teoretycznie słabszymi drużynami są po prostu w naszej lidze cięższe i musimy się dwa razy bardziej nastawić na ten mecz, że to będzie ciężkie spotkanie mimo wszystko, bo Stal też walczy, wiadomo, o utrzymanie i na pewno przyjeżdża tutaj z myślą, żeby punktować. Także no dla nas to też jest jakieś tam fajne zakończenie tego tygodnia i mam nadzieję, że tak się fajnie zakończy ten tydzień, że zagramy dobry mecz, zapunktujemy i wygramy. Jak zareagowaliście na wynik losowania par półfinałowych? Czy jeszcze właśnie jesteście tak myślami wokół rozgrywek pucharowych, czy to szybko przemianowali się już na ekstraklasę? Tak, oglądaliśmy razem wspólnie losowanie, no bo mamy ten cel, żeby zdobyć ten puchar i interesowaliśmy się, na kogo trafimy. Jedziemy do Gdyni. Też od razu powiem na początku, że na pewno to nie będzie łatwe spotkanie, patrząc przez pryzmat tego, że Arka jest w pierwszej lidze, a my w Ekstraklasie. Wydaje mi się, że na kogo byśmy nie trafili w tym półfinale, to by był też ciężki mecz i tak do tego musimy podejść, że każde spotkanie będzie bardzo ciężkie i na pewno no będziemy musieli wyjść na maksimum swoich umiejętności i też dołożyć do tego 100% zaangażowanie, żeby przejść no do finału w tym wypadku. I zapytam jeszcze o tą nietypową godzinę rozgrywania meczu ze Stalą. To ta pora ma dla Was jakieś znaczenie, czy w przygotowaniach, w podejściu, obudzeniu się, przygotowaniu takim energii właśnie pod kątem wyzwania, jakie stawia mecz ligowy? Na pewno ta pora nie jest standardowa do rozgrywania meczu w Ekstraklasie, ale my nie mamy na to wpływu. My po prostu musimy się obudzić, zjeść dobre śniadanie, jak najlepiej przygotować się do meczu i wyjść i wygrać to spotkanie. No właśnie, będzie trochę więcej przynajmniej dnia po południu, jak wróci się z meczu. Pytanie jeszcze takie od Ciebie, o Twoją pozycję w klubie, w zespole. Ostatnio cały czas statowo jesteś podwieszony tam za Kubą Świerczowym, który też wrócił. Czujesz się, można powiedzieć, szczęśliwszy po tym rok temu o tej porze, czy jeszcze pół roku temu, jak przychodziłeś, no Twoja sytuacja była trudniejsza. Powiedz mi, jak osobiście przeżywasz te pół roku w Piaście? No, nie będę ukrywał, jestem bardzo zadowolony, bo gdzieś ten okres, ten
ten okres, w którym czekałem na klub, no gdzieś tam był ciężki dla mnie, ale wszystko dobrze się zakończyło. Trafiłem do bardzo dobrej drużyny. Jestem bardzo zadowolony, że jestem tutaj w Gliwicach, jestem tutaj szczęśliwy i mam nadzieję, że będzie dalej to wyglądało, a że też uda się przede wszystkim coś tutaj zdobyć z tą grupą, bo czuję się bardzo dobrze pośród nich i mam nadzieję, że to się skończy bardzo dobrze. Przypomnij jeszcze kibicom, czy Puchar Polski w Twojej kolekcji już jest? Nie ma. No to czas na niego.